Jak się ogląda te prospekty FSO, to często są właśnie w takim leśnym anturażu. Ach, gdyby tak można było wejść w to zdjęcie i zobaczyć te samochody z bliska. Dzisiaj macie okazję i to nie byle jaką. Zobaczcie, co stoi obok mnie. To jest prawdopodobnie jedyna możliwość, aby zobaczyć, a przynajmniej pierwsza, aby zobaczyć ten samochód z bliska. Legendarny prototyp z FSO. Jeden z ostatnich takich samochodów zaprojektowanych w Polsce. Niestety nie wszedł do produkcji. Jeżeli chcecie zobaczyć z bliska, na co było stać FSO w latach 80., to ten odcinek jest dla Was. A jeżeli chcecie, to tutaj możecie włączyć napisy. Cześć! Przed rozpoczęciem odcinka chciałem bardzo serdecznie podziękować za uwagę, jaką poświęcacie na treści, które dla Was przygotowywuję. W tym momencie wybiło 30 tysięcy subskrybentów, także jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że jesteście, że oglądacie, że poświęcacie swój cenny czas w sumie na te moje filmiki. Mam nadzieję, że nie jest to czas stracony. Dziękuję również za krytyczne czasami nawet komentarze, które pozwalają ulepszać mi swoją twórczość. A że mamy dzisiaj taką piękną okoliczność, to przygotowałem dla Was bardzo ciekawe auto FSO Wars ze zbiorów Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, oddział w Chlewiskach. Tam takie samochody można obejrzeć, a dzisiaj obejrzymy go dokładnie na moim kanale. I to jest naprawdę sztos. I oczywiście Retro Motor Show 28-30 października odbędzie się w Poznaniu. Największa wystawa samochodów zabytkowych. Będę tam ze swoim stoiskiem. Będzie możliwość się spotkać, porozmawiać. Będzie także prezentacja mojego najnowszego kalendarza. A jeżeli ktoś z Was chce, to jest konkurs na 3 podwójne wejściówki, 2 podwójne wejściówki rozlosujemy na Facebooku. Jeszcze jedna podwójna wejściówka będzie w konkursie na Instagramie moim, także wszystko jest w opisie, tam Was odsyłam. A teraz nie przedłużajmy, zapraszam na odcinek. To jest fascynująca historia, bo o Warsie słyszał każdy miłośnik polskiej motoryzacji. To jest legenda. Dzisiaj mamy spotkanie z legendą. Legenda ma to do siebie, że wiele o niej słyszano, natomiast mało kto może zweryfikować ją z rzeczywistością. Także dzisiaj zweryfikujmy Warsa z rzeczywistością. Czym był FSO Wars? Tutaj sięgnijmy do lat 80., ale nie. Dzisiaj jest samochód niezwykły, więc dzisiaj popatrzmy na to z innej strony. Obejrzyjmy go właśnie od początku do końca. Pokażemy Wam silnik, pokażemy Wam bagażnik, a później powiemy trochę o historii, która sięga lat 80., konkretnie 1981 roku, a ten egzemplarz stojący obok mnie, światło dzienne, ujrzał w 1985 roku i był to pierwszy z trzech egzemplarzy prototypowych tego samochodu. To jest oczywiście prototyp, więc jego wykończenie nie jest takie idealne, chociaż mówiono, że to jest bardzo dobrze wykonany prototyp. Zobaczymy, jak wyglądają inne. Natomiast jest to pierwszy jeżdżący prototyp Warsa z października 1985 roku. Nieco później, też w 1985 roku, powstała druga wersja, ale już z innymi światłami. Widzicie, tutaj to wygląda tak biednie. Te światła są prawdopodobnie z Wartburga. Jednak stwierdzono w FSO, że opór powietrza bardzo się liczy i trzeba zrobić światła przypominające Opla Kadeta. Ten cały samochód przypomina Opla Kadeta. Jest od niego krótszy, bo Kadet produkowany od 1979 do 1982 roku miał długość 4 metrów, natomiast Wars nie osiągnął takiej wartości. Są różne dane od 3,80 do 3,90 cm. Wars zadebiutował w 1985 roku, a przypominał bardzo Kadeta, którego produkcję zakończono w 1984 roku, więc nie byłby hitem, nie byłby przełomem, ale byłby takim równorzędnym konkurentem nawet dla zachodniej motoryzacji.
myślę, że mógłby z powodzeniem konkurować z czechosłowacką Szkodą Favorit, która do produkcji weszła dopiero w 1987 roku. Jednak w przeciwieństwie do Favoritki, Polacy nie korzystali z usług Włoch, jeżeli chodzi o nadwozie. To zgrabne, pięciodrzwiowe nadwozie hatchbacka zostało opracowane przez żerańskich konstruktorów i muszę powiedzieć, że na lata 80. wyglądało naprawdę przyzwoicie. Jeżeli zobaczycie jeszcze wersję czerwoną, to ona wygląda już naprawdę tak, że Polacy podróżujący tym samochodem nawet za żelazną kurtynę nie mieliby się czego wstydzić. To auto było zbudowane według zupełnie innej koncepcji niż do tej pory samochody wytwarzane na żeraniu, bo tutaj nie znajdziemy już klasycznego układu napędowego, czyli silnika umieszczonego z przodu napędzającego koła tylne, a silnik tak poprzecznie umieszczony napędzający koła przednie. I przede wszystkim to była zupełnie nowa konstrukcja opracowana przez młodego inżyniera Sławomira Pajewskiego. Zobaczmy ten motor. Tu jest taka dźwigienka. Tu mamy jeszcze cięgno ssania, bo ten samochód był zasilany gaźnikiem, chociaż docelowo myślano o tym, aby auto było wyposażone we wtrysk paliwa. Chociażby jednopunktowy. Jest. Mamy go. Znajdujący się tutaj pod maską silnik to jest jednostka 1100. Była też 1.3, ale ta znajduje się w egzemplarzu czerwonym. Mamy pojedynczy wałek rozrządu umieszczony w głowicy, cztery cylindry, skrzynia biegów, widzicie, to jest wszystko takie bardzo kompaktowe. Tutaj obok właściciele Polonezów czy dużych Fiatów też zobaczą pewne podobieństwa. Tutaj mamy moduł elektroniczny, też umieszczony podobnie jak w dużym Fiacie. Tu zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, no i oczywiście wlot powietrza do nagrzewnicy. Wszystko jest kompaktowe. Samochód musiał być przede wszystkim ekonomiczny. Lata 80. to czas permanentnego kryzysu w Polsce. No i w związku z tym, aby ten samochód był ekonomiczny, musiał mało palić, ale być także aerodynamiczny. Wartość oporu powietrza to CX-034. To tyle samo, co w znacznie młodszej Szkodzie Felicji. Był najbardziej aerodynamiczny samochód, ale jeden z dwóch samochodów prototypowych polskich samochodów, który był testowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Oczywiście palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o aerodynamikę prototypowych polskich samochodów, dzierży nie kto inny jak Beskid z wynikiem CX-029, ale i konstruktorzy z Żerania nie mieli się czego wstydzić. Ale to nie byli tylko konstruktorzy z Żerania, ale także z PIMOT-u, czyli Przemysłowego Instytutu Motoryzacyjnego, bo te dwie instytucje, to znaczy ta instytucja i FSO, połączyły siły. One znajdują się po dwóch przeciwległych stronach ulicy. Dzisiaj to jest Jagiellońska, wcześniej to była Staliningradzka, legendarna ulica, przy której tętniło motoryzacyjne życie nie tylko stolicy, ale i całego kraju. Po prostu FSO miało zbyt małe zaplecze, aby zbudować taki samochód od podstaw, a trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. To jest samochód, który został zbudowany w Polsce od A do Z. Tylko naprawdę niewielkie elementy zostały tutaj importowane z zachodu. Dlaczego? Lata 70. to był okres licencji. W latach 80. rozważano licencję, ale póki nie było nikogo poważnego, to trzeba było zakasać rękawy i wziąć się do roboty. I właśnie efektem tego, odporem na zarzuty, że FSO to fabryka samochodów omawianych, był Wars. Także nie można było powiedzieć, że inżynierowie z Żerania próżnują i nie wykonają nic ciekawego. Ten samochód, gdyby został wprowadzony do produkcji, to by się doskonale wpisał w trendy motoryzacji europejskiej. Zobaczmy, ile miejsca oferował dla swoich pasażerów. Jesteście ciekawi? Myślę, że tak. Chodźmy, zobaczmy to. Ta część tak najbardziej nawiązuje do niemieckiego kadeta, zobaczcie, można pomylić. Jakbyście zobaczyli takie auto na ulicy, to powiedzielibyście, no kadet.
ale takiego auta nie zobaczycie na ulicy, bo powstały tylko 3 egzemplarze, z tego ten ostatni, trzeci niebieski, jest bez kół. No dobrze. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle, te materiały tapicerskie. Samochód ma 38 tysięcy przebiegu, no bo był testowany. W ogóle testy nad tym samochodem trwały na drogach mało uczęszczanych i w nocy. To też nadaje aury takiej tajemniczości. Zobaczcie, boczki tapicerskie. Może nie są bardzo wysublimowane, ale właśnie odpowiadają latom 80. Tutaj nawet jakaś tapicerka, także nie jest taki czysty, goły plastik. Natomiast te elementy takie toporne, no, pochodzą z bieżącej produkcji żerańskiej fabryki, czyli z samochodu FSO Polonez i Fiat 125P. FSO, już wtedy FSO 125P. Dobrze, nie przedłużajmy, zobaczmy, jak tutaj można siąść. Siedzę sam za sobą w zasadzie. Może troszkę bardziej rozłożony fotel. Słuchajcie, pierwszy raz jestem w prototypie, siedzę w prototypowym warsie. No to... to samo przez się już jest bardzo ciekawe. Trzeba tutaj siąść delikatnie, aby nie uszkodzić tego bezcennego prototypu. Powiem tak, wars wzorem przestronności nie był, ale pamiętajmy, że auto, które wtedy było w klasie kompakt, dzisiaj byłoby autem klasy B, bo ma niespełna 4 metry długości. Poza tym nie ustrzeżono się tego samego problemu, który miał miejsce w Polonezach, czyli opadającej pod sufitce. Także aż tak ciasno nie jest, ale po prostu ona opada. Na nogi, cóż, no widzicie, chyba to nie wymaga komentarzy. Zobaczcie, tu ta kanapa się bardzo taka wąska wydaje. No kończy się, jeszcze mogłaby troszkę być szersza. Przecież tu miały podróżować 3 osoby. A być może w produkcji seryjnej zostałoby to zniwelowane. Teraz spróbuję wysiąść. Można powiedzieć tak, ciasny, ale własny. Zobaczmy, jak wars wygląda z przodu. Wnętrze przypomina troszkę jugosłowiańskie jugo. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie wiem, jak wy. Napiszcie w komentarzach. Ale w porównaniu z polskim Fiatem 125P czy Polonezem, to tutaj jest bardzo, ale to bardzo nowocześnie. Co, siadamy. Mięciutkie fotele. Trochę też przypomina mi faworytkę. Jeżeli chodzi o zegary, zegary są czytelne. Mamy prędkościomierz wyskalowany do aż 180, obrotomierz aż do 8000 obrotów na minutę, wskaźnik temperatury cieczy, zegarek i poziom paliwa. Tu mamy klawiszowe przełączniki świateł, świateł przeciwmgłowych i przeciwmgłowych przednich, przeciwmgłowe tylne, przeciwmgłowe przednie, otwory wentylacyjne adaptowane z Poloneza, wentylator, światło awaryjne i ogrzewanie tylnej szyby. Natomiast tu mamy klakson. Na fotelu mamy, popatrzcie, breloczek z napisem Wars. Tak mogły wyglądać breloczki w tysiącach polskich domów. Ale niestety nie odpalimy tego samochodu, bo samochód w tej chwili nie odpala, nie ma nawet akumulatora. Cóż, to jest w końcu prototyp. Dobrze, że chociaż tak możemy poobcować z tym unikatem. Ogólnie mówiąc, deska rozdzielcza zaprojektowana przez inżyniera Kowalczuka broni się mimo upływu lat. Oczywiście te materiały musiałyby ulec zmianie. Ta konsola środkowa jest fajnie skierowana w stosunku do kierowcy. No prawie jak w BMW. Co o tym sądzicie? Wszystko jest ergonomiczne. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No może te klamry do pasów bezpieczeństwa tak nie pasują do tego samochodu, ale zrzucam to na karb prototypowej, jednostkowej produkcji. Ale teraz zobaczmy bagażnik. Bagażnik otwiera się taką samą rączką jak we Fiacie 125P. Zobaczmy, ile miejsca jest w bagażniku. Co w ogóle tam znajdziemy?
może tajny projekt Warsa 2. Żartuję. I pierwsze zaskoczenie, ja chcę tu chwytać za klapę, ale klapa otwiera się aż tu, bardzo niski poziom załadunku do klapy. Amortyzatory mimo 30 kilku lat na karku trzymają doskonale. Bagażnik jest bardzo ustawny, w dodatku można było złożyć tylne siedzenie, a pod jego podłogą, zobaczcie, jeszcze mamy koło zapasowe i właśnie pasek rozrządu do Warsa, bo trzeba pamiętać, że ten samochód jest już napędzany paskiem rozrządu. Rozrząd jest sterowany za pomocą paska, a nie za pomocą łańcucha. No ale to nie była nowość, bo przecież już kilka lat wcześniej, od 1978 roku, FSO znało tą technologię i stosowało ją w przypadku właśnie samochodu marki Polonez. Zobaczcie jeszcze tutaj, tylna klapa, ogrzewana szyba oczywiście, duże lampy będące takim symbolem epoki tamtych czasów, od lat 70., od końca lat 70. tylne lampy zespolone były już takie większe, aby przy wzmożonym ruchu autostradowym auto było dobrze widoczne. No i to napis Wars 1,1 litra. Przewidywano trzy silniki do napędu tego samochodu, 1,1, 1,3 i 900 cm sześciennych. Widzicie, cały czas się mylę. Teraz, mimo że ten projekt był naprawdę dobry i nie był wstydem dla żerańskiej fabryki, to trzeba powiedzieć, że jest to smutna historia, bo to jest ostatni zaprojektowany od podstaw samochód w Polsce. Niestety nie doczekał się produkcji seryjnej, chociaż w latach 80. wszystkie karty leżały na stole. Co gorsza, Żerań nie doczekał się prawdziwego partnera i to była przyczyna porażki tej fabryki. Jak wiadomo, ten partner pojawił się dopiero w latach 90., w połowie lat 90. i było nim DEU, które ostatecznie też upadło, pociągając za sobą FSO. Historia tego samochodu zasługuje jednak na to, żeby ją znać, bo to pokazuje, że żerańscy konstruktorzy, że polscy konstruktorzy generalnie potrafili stworzyć coś nawet w trudnych czasach i trochę takich beznadziejnych. Cóż, jednak sytuacja nie zawsze jest zależna od zdolnych skądinąd ludzi i mimo ich talentu on nie zawsze jest wykorzystywany. Na tym zamykamy historię tego bardzo ciekawego samochodu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam na następne, nie tylko o polskich prototypach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!